Agnieszko, jesteśmy w Rzeszowie. Modne miasto, gala finałowa, Balans. Była się dzisiaj jednym z członków jury. Powiedz, czy miałeś swoich faworytów? Miałam swoich faworytów i muszę powiedzieć, że tak, te wszystkie trzy dziewczyny, które zwyciężyły, były moimi faworytkami, a oprócz tego jeszcze miałam faworyta męskiego, to znaczy z męską kolekcją. I to był Mateusz Pukło. Strasznie mi się jego kolekcja podobała. Poza tym ja tego chłopaka już obserwuję od dłuższego czasu. Ja jego kolekcję widziałam na żywo pierwszy raz na Fashion Weeku, na ostatniej edycji. I ta kolekcja bardzo zwróciła moją uwagę i myślę sobie, że teraz ten projektant poszedł jeszcze w jakby większe dopracowanie szczegółów, detali i widzę, że się rozwija i naprawdę ta kolekcja, mimo że monochromatyczna, to jednak tych odcieni czerni było całe mnóstwo. Poza tym bardzo dobra jakość, naprawdę fantastyczne wykonanie tego wszystkiego. Mnie na przykład takie rzeczy bardzo ujmują. To może być proste, ale to jest naprawdę odszyte i widać, że to ma swój smak i swój styl. Czy uważasz, czy Rzeszów ma swoich dobrych projektantów? Myślę, że ma, jasne, że ma. Myślę, że to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to naprawdę był bardzo wysoki poziom. Ja jestem zaskoczona i to bardzo mile zaskoczona. Fantastycznie, że zrodziło się jakieś nowe miejsce na mapie Polski, gdzie dzieje się coś artystycznego, gdzie dzieje się coś takiego wyjątkowego w tej naszej szarej, smutnej, polityczno-społecznej rzeczywistości. Jest jakaś fajna modowa odskocznia. Z tego, co wiem, masz dzisiaj przy sobie torebkę pewnej projektantki z Rzeszowa. Tak, mam przy sobie torebkę pani Barbary Wysockiej i to jest osoba, którą właśnie poznałam na jednej z pierwszych edycji Fashion Weeku i po prostu zrobiły na mnie ogromne wrażenie te torebki i rzeczywiście teraz już ostatnio gdzieś nie widziałyśmy się, ponieważ na ostatnich edycjach jej nie było, natomiast tę torebkę dostałam w prezencie i uwielbiam ją i jest to tak wyjątkowy kolor i tak do wielu rzeczy mi pasuje, jest, wszystko w niej jest idealne po prostu. Nie mogę u Ciebie nie zapytać, skąd przyjechałaś na dzisiejsze wydarzenie? Z Krakowa. Mieszkam w Krakowie, pracuję w Łodzi, podróżuję. A jeżeli chodzi o, na samo zakończenie, Twoje plany zawodowe, na czym obecnie pracujesz, nad jakim projektem? W tej chwili, jeśli chodzi o teatr, właśnie zaczęłam urlop, bardzo wczesny w tym roku, natomiast oprócz tego ja prowadzę warsztaty teatralne dla młodzieży w Krakowie. I w Warszawie, w tej chwili uczę tylko w Krakowie, więc do połowy czerwca mam zajęcia bardzo intensywne, ponieważ oni przygotowują się wszyscy do egzaminów do szkół teatralnych, tych państwowych.